No tak, dobrze myślicie. W tym kartonie znajduje się nowa drukarka BambuLab X1 Carbon Combo, którą niedawno zakupiłem, a dlaczego postanowiłem ją kupić, to dowiecie się w późniejszej części tego filmu. Także bez zbędnego przedłużania zabierzmy się za odpakowanie tych dwóch kartonów i zrobimy to dokładnie tak samo jak w przypadku filmu z unboxingu drukarki żywicznej, czyli najpierw zrobimy sobie unboxing drukarki, następnie postaram się poskładać tą drukarkę, aby później wykonać jakiś pierwszy wydruk. No to skoro mamy już plan działania, to zabierzmy się za robotę. To zacznijmy sobie od otwarcia tego mniejszego kartonu i już po przecięciu taśmy pakowej naszym oczom ukazuje się dodatkowy plate oraz 2-kilogramowe szpule PLA. Jeżeli chodzi o sam plate, to posiada on specjalną chropowatą teksturę i jest ona taka sama jak w mojej drukarce od Ratriga, a sam plate zamówiłem sobie osobno i nie wchodzi on w standardowe wyposażenie drukarki, tak samo jak 2 szpule w wersji PLA Sparkle w kolorze Royal Purple oraz PLA w kolorze Royal Blue. Te filamenty producent dorzucił gratis do zamówienia z okazji promocji Black Friday. Jeżeli chodzi o drugi karton, to w jego wnętrzu znajdziemy oczywiście sporo styropianu oraz folii bąbelkowej, która zabezpiecza naszą drukarkę w czasie transportu i gdy już pozbędziemy się zbędnego wypełnienia, tak jak to zaznaczył producent, łapiemy za dwa rogi folii i wyciągamy drukarkę z kartonu. W ogóle z takich ciekawostek, to ja tą drukarkę już drugi raz odpakowuję, ponieważ kurier, który mi dostarczył tą drukarkę, stwierdził, że przerzuci sobie karton przez płot, no bo przecież nic się nie może stać, pomimo tego, że po dwóch stronach kartonów znajdowały się informacje, że są tam szklane elementy, dlatego musiałem otworzyć tą drukarkę jak najszybciej i sprawdzić, czy nic nie zostało uszkodzone. No tak na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się w porządku, ale czy drukarka będzie działać? No mam nadzieję, że tak. No i drugi raz po prostu tą drukarkę spakowałem, zakleiłem, żeby nagrać dla was te przepiękne ujęcia. Ach, czego się nie robi dla dobrego filmu. Na samym dnie kartonu znajdziemy jeszcze 3 szpule filamentu, niestety już tylko 250-gramowe, ale za to dostajemy kilka rodzajów materiałów, zaczynając od PLA Basic w kolorze zielonym, przechodząc do Support for PLA w kolorze białym i kończąc na PLA CF w kolorze czarnym. Gdy już opróżnimy nasz karton, czas zabrać się za zdjęcie folii z górnego panelu oraz drzwiczek. Drukarka oraz dodatkowe filamenty już znajdują się na stole. Unboxing poszedł całkiem sprawnie, więc przyszedł teraz czas na złożenie tej drukarki. No i niestety bardzo mnie to boli, ale będę musiał zerknąć do instrukcji, którą oczywiście producent dostarcza na samej górze drukarki, oczywiście w formie papierowej. Postępując zgodnie z krokami instrukcji, należy opróżnić drukarkę z jej zawartości oraz odbezpieczyć wszystkie osie. W drukarce znajdziemy karton z dodatkowymi akcesoriami, o których opowiem troszeczkę później, jak i również znajdziemy jeszcze jedno urządzenie zwane AMS-em, o którym więcej również powiem za chwilę. Jednak żeby w ogóle wyjąć go z drukarki, należy odkręcić śruby używając imbusa dołączonego w zestawie. Wszystkie śrubki, które należy odkręcić w drukarce, zaznaczone są czerwonymi strzałkami. Gdy już wyjmiemy AMS oraz odkręcimy niepotrzebne śruby, należy odbezpieczyć karetkę, czyli ekstruder z głowicą, no i oczywiście trzeba jeszcze podłączyć ekran, który montuje się naprawdę łatwo, bo wystarczy jedynie delikatnie wpiąć przewód transmisyjny, a następnie wsunąć ekran w specjalne rowki. To teraz zabierzmy się za zamontowanie uchwytu na filament oraz podłączenie AMS-u do drukarki. Żeby przykręcić uchwyt na filament, należy odkręcić śrubkę, która znajduje się z tyłu drukarki, a następnie za pomocą śrubek dołączonych do uchwytu trzeba przykręcić sam uchwyt. Jeżeli chodzi o sam AMS, to wystarczy jedynie wpiąć rurkę teflonową, która z niego wychodzi w specjalny mechanizm, również znajdujący się na tyle drukarki. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o podłączeniu przewodów, aby możliwa była komunikacja AMS-u z drukarką. No i na sam koniec trzeba jeszcze wyjąć z folii pochłaniacze wilgoci. No i już możemy przejść do najprzyjemniejszej części tego filmu, czyli zdjęcia folii zarówno z AMS-u, jak i z ekranu. Jak widzicie, złożona drukarka już stoi na stole i na szczęście cały montaż przebiegł naprawdę bardzo łatwo i prosto, między innymi dzięki instrukcji od producenta, która jest naprawdę
łatwa, czytelna, z obrazkami, więc każdy dzięki niej powinien poradzić sobie z montażem takiej drukarki. Dodatkowo chciałbym zaznaczyć, że wszystkie komponenty były naprawdę solidnie zapakowane, zabezpieczone do transportu, więc ode mnie tutaj naprawdę duży plus dla producenta. No i na plus również dostarczone przez producenta takie rzeczy jak imbusy do montażu, klej do posmarowania platformy przed drukiem, kabel zasilający, dodatkowe jakieś śrubki do ekstrudera do głowicy, jak i również w opakowaniu znalazłem dodatkowy blok grzewczy z głowicą. No i nie jestem teraz tutaj pewny, czy to jest po prostu blok grzewczy z dyszą o innej średnicy niż zamontowana teraz w drukarce, czy po prostu producent dostarczył dodatkowy blok grzewczy, gdyby ten miał się popsuć. Jeżeli to jest dodatkowy blok grzewczy z dyszą, no to naprawdę mega szacun, bo praktycznie nie spotkałem się jeszcze z żadnym producentem, który by takie coś dostarczał seryjnie do podstawowej po prostu drukarki. Możecie się również zastanawiać, co to jest za urządzenie, które stoi na tej drukarce, no bo na razie wspomniałem wam, że po prostu kupiłem nową drukarkę 3D, no ale w związku z tym, że kupiłem Bambulaba X1 Carbon Combo, oznacza to, że oprócz samej drukarki również dostajemy AMS, czyli automatyczny podajnik filamentu, który może posłużyć nam do tego, aby wydrukować wydruk wielokolorowy od razu, bez zmiany filamentów. Wszystko będzie działo się tutaj automatycznie i mam nadzieję, że jeszcze w tym materiale taki wydruk uda mi się wam pokazać. No ale na razie jeszcze muszę ogarnąć w ogóle slicer, no i całe to oprogramowanie, pierwszy raz ją uruchomić. Ale zanim to zrobię, no to już chciałbym tą drukarkę postawić w docelowym miejscu, w którym będzie ona stała, a nie będzie to byle jakie miejsce, ponieważ będzie stała ona obok mojej pierwszej drukarki, którą x lat temu zbudowałem, więc myślę, że bardzo ładnie to będzie wyglądało. Niestety raczej pewnie poza kadrem ta drukarka będzie stała, ale zobaczymy, może będę zmieniał też kadry i będzie ją po prostu widać. A teraz bez przedłużenia zabierzmy się za oprogramowanie, za uzupełnienie filamentu, no i lecimy z jakimś pierwszym wydrukiem. Skoro drukarka stoi już na swoim miejscu, to odpalamy zasilanie i po chwili na ekranie pojawia się nam wstępna konfiguracja, którą musimy oczywiście przejść. Zaczynamy od wybrania języka i od razu zaznaczę, że nie możemy wybrać polskiego, no ale to akurat chyba nie jest jakiś duży problem. Następnie wybieramy nasze Wi-Fi oraz wpisujemy hasło i gdy już drukarka podłączy się z siecią, na ekranie pojawia się kod QR, który po zeskanowaniu przekierowuje nas na stronę, z której możemy pobrać aplikację na telefon, a następnie właśnie w tej aplikacji trzeba założyć konto. Gdy już przejdziemy cały etap rejestracji i podłączymy się z drukarką, na ekranie samej drukarki pojawia się informacja o konieczności przeprowadzenia kalibracji. Po naciśnięciu przycisku kalibruj, drukarka zacznie wykonywać pierwsze ruchy, a cała kalibracja przebiegnie całkowicie automatycznie. A i od razu ostrzegam, że drukarka podczas kalibracji wydaje głośne i może trochę przerażające dźwięki. Ale to dlatego, że dokonuje ona pomiaru akceleracji, a w związku z tym, że ta maszyna potrafi pracować z naprawdę wysokimi prędkościami, to też kalibracja wymaga sprawdzenia wysokich częstotliwości, stąd takie, a nie inne zachowanie drukarki. No i ważną rzeczą jest to, że taką kalibrację należy przeprowadzać zawsze, gdy postanowimy gdzieś przenieść drukarkę. W międzyczasie mogliście też zauważyć, że zaktualizowałem oprogramowanie drukarki do najnowszej wersji. To teraz w końcu możemy przejść do wykonania pierwszego wydruku na tej drukarce, ale zanim zaczniemy druk, to oczywiście musimy uzupełnić nasz AMS filamentem i do pierwszego wydruku wykorzystam oczywiście dołączone do zestawu PLA Basic w kolorze zielonym. Jak widać, AMS automatycznie pobrał sobie filament oraz drukarka wykryła, jakim materiałem mamy zamiar drukować. I tak jak producent napisał, przed pierwszym drukiem musimy jeszcze posmarować plejta klejem dołączonym do zestawu, po to aby podczas pierwszego drukowania wydruk za mocno nie przykleił się do stołu. Na sam początek postanowiłem wydrukować sobie szpachelkę oraz oczywiście łódkę, wykorzystując do tego gotowe pliki, które już były wgrane w drukarce. Także w tym momencie ja klikam rozpocznij druk, a was na chwilę zostawiam z tą drukarką.
No i udało się, pierwsze wydruki już mam w swoich rękach i od razu sobie do nich przejdźmy. Zacznijmy sobie od dwóch modeli, od szpachelki oraz oczywiście od łódki. Te modele obydwa były wgrane od razu na drukarkę, więc w zasadzie wystarczyło jedynie wybrać sobie pożądany model i kliknąć drukuj i drukarka już drukowała. No i w związku z tym, że te modele były przygotowane przez producenta, no a ja do druku zastosowałem oryginalny filament, jaki do niej przyszedł, no to można by uznać, że te wydruki powinny być niemal idealne. No i faktycznie takie są. Zobaczcie sobie na tą szpachelkę. No praktycznie nie widać na niej żadnych defektów związanych z drukiem 3D. Ścianka jest niemal idealnie gładka. Zresztą tak samo jest i z łódką. Tutaj też ścianka idealnie gładka, prawie nie widać warstw. No wiadomo, że to jest technologia FDM, więc tutaj warstwy mimo wszystko są. Poza tym to chyba było drukowane na warstwie 0.2, więc no trochę są widoczne, natomiast żadnych zwisów filamentów, ani jakichś większych defektów nie widać. Dopiero jak się tak bliżej przyjrzymy z tyłu na łódce, to widać tu takie przerwy między powłokami. Natomiast no myślę, że takie coś można tej drukarce wybaczyć, szczególnie jeżeli powiem wam, że ta szpachelka była drukowana 13 minut, natomiast ta łódka niecałe 30 minut, więc jak na tak dużą prędkość drukowania, myślę, że można wybaczyć jej takie drobne defekty. No ale w związku z tym, że te dwa modele były przygotowane już przez producenta, no to postanowiłem coś samemu wydrukować przy użyciu slicera, który dostarcza nam producent, czyli Bamboo Studio. No i nie chciałem tutaj zagłębiać się jakoś parametry, stwierdziłem, że po prostu pobiorę sobie jakiś gotowy STL z internetu, no i wybrałem takiego rekinka, wrzuciłem go do slicera i bez grzebania w parametrach, takie jakie były ustawione tam domyślnie, wybrałem tylko drukarkę, którą posiadam, no i kliknąłem potnij, następnie puściłem to do druku i po zaledwie godzinie miałem już gotowy model, który prezentuje się naprawdę świetnie. Ciężko jest dopatrzyć się jakichkolwiek tutaj mankamentów, błędów czy czegokolwiek. Po prostu wygląda on idealnie, warstwy są idealnie gładkie, wszystko do siebie pasuje. Nawet pod ostrym światłem nie widać jakichś większych defektów. No i powiem szczerze, tutaj naprawdę miło się zaskoczyłem. No bo zrobiłem tak naprawdę to najprościej jak się dał, tak jakby to zrobiła osoba, która dopiero kupiła sobie drukarkę, która nigdy nie bawiła się w druk 3D, po prostu pobrała coś z neta, bo ktoś jej tak powiedział, że można zrobić, kliknęła drukuj, no i z drukarki wychodzi taki model, naprawdę jestem w ciężkim szoku, no i tutaj trzeba po prostu pochwalić ten sprzęt. No i skoro poprzednie wydruki wyszły mi tak fajnie, bez żadnych problemów, no to postanowiłem pójść na grubo i wydrukować sobie wydruk wielokolorowy. No i padło tutaj na taką czapkę Mikołaja. Swoją drogą ten projekt znalazłem na stronie Make a World, czyli takiej stronie specjalnie przygotowanej przez Bamboo Lab. Coś pokroju Thingiverse czy tak od plus Printable. No i tak sobie przejrzałem troszeczkę tą stronę i naprawdę jest tam dużo fajnych, ciekawych projektów. I co ciekawe, można bezpośrednio je od razu przerzucić na drukarkę, ponieważ większość z nich jest przygotowana w postaci G-Code'u, więc musimy wybrać tylko nasz konkretny model drukarki. No i w zasadzie możemy drukować. I w przypadku tej czapeczki pierwszy raz napotkałem się na takie drobne problemy, ale najpierw przyjrzyjmy się temu wydrukowi. Oczywiście wyszedł on całkiem ładnie, ścianka znowu jest idealnie gładka, wszystko dobrze wygląda, nie rozwarstwia się ten wydruk, kolory są dobrze ze sobą spasowane. No i muszę tutaj zaznaczyć, że wszystkie filamenty, które użyłem, nie były one oryginalne od producenta, tylko użyłem po prostu swoich własnych. I tutaj przechodzimy do pierwszego takiego problemu, właśnie związanego z AMS-em, czyli tym automatycznym podajnikiem filamentu. No bo jeżeli używamy oryginalnych szpul od Bamboo Lab'a, które mają w sobie wbudowany czujnik RFID, no to od razu drukarka wie, jakim rodzajem filamentu będziemy drukować, nawet jakim kolorem i jest w stanie sobie wszystko automatycznie ustawić, dobrać parametry druku, tak aby po prostu ten wydruk wyglądał idealnie. No i teraz możecie się zastanawiać, no to skoro jest ten RFID, no to możliwe, że nie da się zastosować innych szpul od innych producentów. Na szczęście tak tutaj nie jest, można stosować szpulę od innych producentów. Wiem, że są takie drukarki, albo przynajmniej kiedyś były sprzedawane, że można było tylko używać filamentów od producenta. Gdyby tak tutaj było, w życiu bym tej drukarki nie kupił, no bo nie lubię się ograniczać, a zawsze te od producenta są po prostu droższe, no bo tak działa po prostu biznes. No więc, jaki jest tutaj problem? Jest tutaj problem taki, że postanowiłem najpierw, że wydrukuję sobie z czarnego PLA od Nebuli te całe plecki do tej czapeczki.
No ale jak chciałem włożyć filament, no to okazało się, że szpula jest po prostu za szeroka i nie mieści się do tego AMS-u. Tak samo zresztą jest ze starymi szpulami od FiberLogi. I nawet jak zdejmiemy sobie te boczne skrzydełka z tej szpuli, to i tak ona się tam niestety nie mieści. No i możecie powiedzieć, no dobra, ale jak chcesz drukować na przykład jednym kolorem albo jeden filament tylko potrzebujesz, to możesz przecież użyć sobie tego uchwytu na filament, który znajduje się z tyłu na pleckach drukarki. No niestety się okazuje, że on jest tak niefortunnie umieszczony, że tam też nie da się szerokich szpul zmieścić, bo się tutaj blokuje o kabel, tam o coś innego się blokuje, no jest to po prostu niemożliwe. Trzeba po prostu użyć sobie jakiegoś innego uchwytu na filament, ja też taki akurat posiadam, więc można to zrobić. Można wydrukować z jakichś większych szpul dwukilogramowych, czy po prostu takich, które się nie mieszczą do tego AMS-u. No ale jest to w pewnym sensie taka troszeczkę wada. Ale jeżeli już uda nam się znaleźć jakiś filament, jakąś szpulę, która się tam mieści, no to wystarczy tutaj jedynie, że ustawimy, jaką szpulę wsadziliśmy, w sensie jaki materiał piszemy do drukarki, jaki kolor, no już wtedy drukarka będzie wiedziała, czym będziemy drukować, no i tutaj już potem sobie ten AMS całkiem dobrze radzi. Ale przynajmniej rozwiązała mi się zagadka, bo ostatnio przyszły do mnie nowe szpule od FiberLogi, no i zastanawiałem się, czemu teraz zrobili takie wąskie. No to już wiem, bo prawdopodobnie po to właśnie, żeby na przykład do takiego AMS-u od Bamboo Lab się one mieściły. Więc nowe szpule od FiberLogi już się tam mieszczą. Jeżeli ktoś używa po prostu tego producenta, no to spokojnie można kupować tylko nowe szpule, bo stare niestety nie wchodzą. No i zostając jeszcze przy AMS-ie, tak jak się spodziewam, jeżeli coś dzieje się automatycznie, to prędzej czy później w końcu się zatnie. No i tak było właśnie w przypadku drukowania tej czapeczki. Podczas zmiany filamentów dwa razy wyskoczył mi błąd o tym, że filament gdzieś się zablokował. Na szczęście udało mi się to ręcznie naprawić. Wystarczyło wyjąć po prostu ten filament, no i włożyć z powrotem i można było kontynuować druk. No ale wyobraźcie sobie, że puszczacie właśnie taki wydruk wielokolorowy, no i musicie gdzieś wyjechać do sklepu czy coś. Dzieje się taka sytuacja, no i tak naprawdę po paru godzinach przyjeżdżacie do domu i dalej stoicie w miejscu, bo drukarka się zatrzymała. No i trzeba po prostu zwracać na takie rzeczy uwagę. Mam nadzieję, że będzie się tego działa jak najmniej. Spodziewałem się takich problemów, więc nie mam tutaj żadnego żalu do tej drukarki. No tak się po prostu zdarza. Mówię, mam nadzieję, że będzie się to zdarzało jak najrzadziej. No i jeszcze jest jedna rzecz, że podczas druku właśnie wielokolorowego, no przez to, że ten AMS ma naprawdę dużo tych rurek, no to zmiana filamentu też naprawdę wydłuża czas drukowania, więc jeżeli drukujemy kilkoma kolorami, które często muszą się zmieniać, no to zanim przeciągnie się ten cały filament założonowy, bardzo się wydłuża czas drukowania. No i jeszcze w związku z tym, żeby ten kolor dobrze się zmienił, no to przez ekstruder przepychana jest dosyć spora ilość filamentu, którą drukarka wyrzuca za siebie. No i to jest też troszeczkę, no powiedzmy, marnowanie materiału, ale tak po prostu musi być. No i wracając jeszcze do wydruku tej czapeczki, no to jest jeszcze jedna sprawa do poruszenia. No bo oprócz tego, że ta drukarka posiada automatyczny podajnik filamentu, to ona w zasadzie wszystko posiada automatyczne, co w pewnym sensie jest fajne, no bo zwalnia nas to z myślenia, nie musimy się zastanawiać, co i jak, po prostu drukarka wszystko sobie sama robi. Ale niestety, no nie zawsze to dobrze działa. I mimo tego, że drukarka posiada coś takiego jak inspekcja pierwszej warstwy, czyli za pomocą kamerki sprawdza ona sobie jakość pierwszej warstwy, jak ten wydruk wygląda, no to jak spojrzymy sobie na ten wydruk tej czapki, no to widać, że w niektórych miejscach gdzieś tu filament się podwinął, w innych coś tutaj się oderwało i potem głowica drugi raz po tym przejechała. No i tutaj pojawia się taka druga sprawa, drugi problem, troszeczkę konstrukcyjny, no bo ponieważ w sytuacji, gdy my mamy ten AMS zamontowany na górze drukarki, no to praktycznie w ogóle nie widzimy pierwszej warstwy, w ogóle nie widzimy niczego, co dzieje się w drukarce. Możemy oczywiście otworzyć sobie drzwiczki, no ale od przodu to tak naprawdę widzimy parę centymetrów tego stołu, a co dzieje się w głąb drukarki, no to już na to nie mamy podglądu. No i myślę, że w przyszłości po prostu ten AMS będzie sobie stał obok, żeby mógł przez szybkę do góry patrzeć, co się dzieje. No ale tutaj jest jeszcze jeden problem, problem właśnie prędkości drukowania. No bo o co mi chodzi? W takich standardowych drukarkach, gdzie wszystko jest otwarte na wierzchu, jeżeli coś dzieje się z pierwszą warstwą, wszystko widzimy. Możemy też jakąś pensetą czy coś zareagować, gdzieś tam zabrać jakiś kawałek filamentu, który na przykład oderwał się od głowicy.
no to tutaj praktycznie nie ma takiej możliwości, a przez to, że ta głowica porusza się naprawdę bardzo szybko, to w ogóle nie radzę pchać tam rąk. Lepiej po prostu zatrzymać wydruk, no i coś tam ewentualnie poprawić lub po prostu puścić go od nowa. Innej opcji tutaj na to niestety nie ma. No ale trzeba też na to zwrócić uwagę. Ja na pewno też muszę się po prostu pouczyć tej drukarki, pouczyć jak dobrze robić tam adhezję materiału do tych plate'ów, które są dostarczone, więc tutaj jeszcze sporo zabawy mnie czeka. No ale po prostu zauważyłem coś takiego, że ta widoczność jest dosyć słaba. No i będę musiał po prostu jakoś inaczej z tą drukarką się obsługiwać. Jeżeli chodzi o sam slicer, który producent dostarczy, no to tutaj jeszcze za dużo się nie pobawiłem. Jednak po ikonkach widzę, że są one dosyć podobne do Prusa Slicera, z którego korzystam, więc myślę, że nie będę miał jakiegoś dużego problemu. Na plus na pewno to, że z poziomu slicera możemy mieć bezpośredni dostęp do drukarki, możemy nią sterować, jak i również dzięki temu, że drukarka ma wbudowaną kamerkę, mamy bezpośredni podgląd do tego, co dzieje się w trakcie drukowania. Wystarczy jedynie, że założymy konto na Bamboo Labie i drukarkę podłączymy do naszej sieci Wi-Fi i w zasadzie w całym domu, w obrębie, tam gdzie nasza sieć jest dostępna, możemy bezpośrednio sprawdzać, co dzieje się z wydrukiem. I jest to naprawdę bardzo fajna sprawa, bo w związku z tym, że drukarka jest naprawdę dosyć inteligentna, to w momencie, jeżeli na przykład skończyłby nam się filament, temperatura by za mocno się obniżyła w drukarce lub też wydruk się zakończy, od razu dostajemy powiadomienie, czy to na telefon, na aplikację, czy w slicerze wyskakuje nam informacja, że coś z drukiem się dzieje albo po prostu, że się zakończył, więc jest to naprawdę fajna sprawa. No i fajną sprawą jest też to, że możemy nagrywać timelapsy z drukowania. Niestety ta wbudowana kamerka no nie ma najwyższej jakości, a dodatkowo, żeby w ogóle zapisać taki filmik, to potrzebujemy kartę microSD, a producent niestety nie dostarczy jej w zestawie. No i to by było chyba wszystko z takich pierwszych rzeczy, które zauważyłem po paru godzinach spędzonych z tą drukarką. No i możecie odnieść takie wrażenie, że ja tutaj na tych chwilach to przeważnie cały czas tylko narzekam na te sprzęty, wyciągam jakieś ich wady, minusy. No ale pomyślcie sobie, generalnie obojętnie jaki film odpalicie o tej drukarce, to dowiecie się, że ona ma super jakość, szybko drukuje, że super AMS i tak dalej, ale ja jako naczelny szeryf, stróż prawa, tutaj właśnie na YouTubie w obszarze druku 3D, w związku z tym, że ja kupuję te urządzenia, te drukarki na własny użytek, no to mogę powiedzieć o nich, co mi się podoba. No i wydaje mi się, że warto jest, żebyście wiedzieli, że jeżeli kupicie taką właśnie drukarkę, no to oczywiście, będziecie mieli super jakość druku, szybko będzie drukować, będziecie mieli automatyczny podajnik, w zasadzie wszystko automatyczne. No ale też warto jest chyba wiedzieć, że jeżeli wydajecie kilkadziesiąt tysięcy złotych na sprzęt, że będziecie borykać się z takimi czy innymi problemami. No i dlatego właśnie wam o tym po prostu wspominam. Mogę wam mówić o samych superlatywach, ale jednak uważam, cały czas uważam, że jest to istotne, aby wspominać też o tych minusach, których w tym przypadku tej drukarki jest naprawdę mało i można o nich praktycznie zapomnieć. Tak już podsumowując na sam koniec, pomimo tych drobnych minusików, drukarka jest po prostu świetna i w tym momencie nie ma dla niej praktycznie żadnej konkurencji na rynku. No i zacząłem się tak zastanawiać, czym to jest spowodowane. No i wydaje mi się, że niekoniecznie tym, jak ta drukarka jest zbudowana, z jakich materiałów jest zbudowana, a właśnie oprogramowaniem, które jest napisane po prostu świetnie, dobrze zoptymalizowane. Wszystko tutaj działa tak, jak powinno i właśnie przez to oprogramowanie, przez to, że ta drukarka jest w stanie sama wykonywać szereg skomplikowanych kalibracji, o których przeciętny drukarz, który dopiero kupuje sobie drukarkę, w ogóle nie ma pojęcia, że coś takiego jest, a właśnie to sprawia, że ta jakość druku jest naprawdę na niesamowitym poziomie. No i w tym momencie, tak mówię, dla takich drukarek, które po prostu kupujecie, stawiacie, no nie ma praktycznie żadnej konkurencyjności. To, że dostajecie powiadomienie, że coś z drukarką się dzieje, czy to na telefon, czy właśnie na slicer, że można w łatwy sposób po prostu obsługiwać tą drukarkę, że jest fajne community, które tworzy projekty bezpośrednio, klikacie i drukujecie, nie musicie tak naprawdę się niczym przejmować, to jest naprawdę bardzo fajne i zaczynam po prostu rozumieć ludzi, którzy po prostu kupili sobie ten sprzęt i niczym się tak naprawdę nie martwią. Chociaż no pewnie coś się tam takiego zdarzy, ale tak ogólnie zbierając to wszystko w całość, no to jest to naprawdę fajny sprzęt. Jednak, żeby powiedzieć taką pełnoprawną recenzję, co ja sam o tej drukarce sądzę, muszę spędzić z nią po prostu więcej czasu, więc myślę, że po paru miesiącach po prostu pojawi się następny filmik, w którym
też znowu się troszeczkę na ten temat rozgadam. No i na sam koniec, może ktoś z Was zwrócił uwagę na całe tło, które towarzyszyło nam przez ten cały film, a mówię tutaj oczywiście o ozdobach, które w większości zostały wydrukowane właśnie na drukarce 3D. Jeżeli komuś na przykład podoba się taka choinka i chciałbym mieć taką u siebie w domu, czy na przykład takiego renifera, to w tym roku stwierdziłem, że dam Wam taką możliwość i możecie u mnie zamówić sobie takie ozdoby. Pierwszy link w opisie, tam wrzuciłem Wam taką aukcję w postaci posta na moim fanpage'u, gdzie po prostu piszecie do mnie na privie, jaki wzór ozdób świątecznych Wam się podoba, co chcielibyście, żebym Wam wydrukował, i myślę, że spokojnie jeszcze do świąt uda mi się Wam taki wydruk wysłać, więc możecie się tam zaznajomić. No i druga taka sprawa, bo tam jakiś widz do mnie pisał pod jednym shortem. Założyłem swojego TikToka, nie wiem do końca jeszcze, co na nim będę robił, czy w ogóle coś będę robił. Na razie wrzuciłem tam dwa filmiki z takiego jednego trendu. Mnie to po prostu bawi, może będę tam jakieś właśnie śmieszne rzeczy robił, może też będę jakieś krótkie poradniki nagrywał, cokolwiek, nie wiem. Też macie link oczywiście w opisie, jak i również w opisie macie sporo innych linków do tej drukarki. Wszystko oczywiście tam sobie znajdziecie. I osoby, które dotrwały do tego momentu filmu, wspomnę tylko, że możecie zostawić łapeczkę w górę, jeżeli ten materiał Wam się spodobał. Subskrypcję z dzwoneczkiem oczywiście sprawdźcie, aby ten przycisk stał się szary. No i włączcie dzwoneczek, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia. Instagram, Michał3D, oczywiście link w opisie. A tutaj gdzieś pojawia się subskrybujka. Po boku gdzieś macie dwa inne filmy, które myślę, że warto zobaczyć. No i to by było na tyle. Miłych wydruków. I tyle. Trzymajcie się, widzimy się w następnych materiałach. Odmeldowuję. Cześć! Postanowiłem późno, grubo i wydrukowałem sobie wydruk wielokolorowy. Późno, grubo i wydrukowałem wydruk wielokolorowy i padło tutaj na czapkę Mikołaja precyzję. Natomiast ja, jako naczelny szeryf, przywódca, przesadziłem.